Cześć, Janko, z tej strony Ferguson Kerr. Witam u mnie na kanale w grze Outrider razem z Angerem, który nie wiem, kurde, czy go mrówki gryzą, czy coś się ma, Anger. Cześć. Kontynuujemy dalej przygodę z naszą wspaniałą grę, która powoli dobiega końca. Jeszcze parę odcineczków będzie, ale już jesteśmy już tuż. W ostatnim odcinku robiliśmy to, co robiliśmy. Ja wam nie powiem. To jest wymuszenie na was zobaczenie ostatniego materiału. Ale wiem, że w tym musimy porozmawiać z Szaną i wyruszyć w dalszą drogę. Zrobiliśmy sobie, możecie sobie w tym momencie zobaczyć, co było robione w ostatnich materiałach. I teraz jest porozmawiać z Szaną, by wyruszyć w dalszą drogę przez pustynię. I też tak zrobimy. Anger wyszedł, czy on już mi każe gdzieś iść? On już każe mi iść, ja się zgadzam, lecimy. Pamiętajcie, Czana to Jakub, Jakub umarł. Jakuba już nie ma. Mam nową broń, którą Anger pomógł mi ogarnąć. Mam nadzieję, że będę teraz zabijał skutecznie. Dobrze, zatem zobaczymy, co tam się szykuje dla Jesteśmy nas. Jesteśmy blisko. Tak, sygnał blisko. Dochodzi z za tego wzniesienia. Miejcie oczy otwarte. Jeśli zobaczycie ruch, wiejcie. Ile baniek? Anger już oczywiście nie mógł wytrzymać, już chciał przewinąć. Dobrze. Poczekajcie tu. Oczyszczę nam drogę. Nadszedł czas, by poznać odpowiedzi. Ale przykłeś. Psz. Ja psz. A nie mogło tak być. Ui! Dobra, lecimy do przodu. Psz. Ja mam ustawiony psz. Ten. Lagi są. Doktorze Zahedi, mam tutaj jakieś zapiski ludzi Monroya. Chyba zbliżamy się do ich kolonii. Wygląda na to, że Monroy nie wierzył, że Paxowie są pokojowo nastawieni. Aha, ty zebrałeś i mi pokazuje. Szaleć, zaczął podejrzewać ich o sabotaż. A kiedy naciągała burza, przyłapał Paxów podczas rytuału przy jednym z ich obelisków. Monroy myślał, że Paxowie wywołują burzę. Tak, dokładnie to samo sobie pomyślałam, kiedy zobaczyłam Augusta w tych ruinach w lesie. Monroy kazał żołnierzom ich powstrzymać. Właśnie tego dnia doktor Indira odnotowała pierwsze zgony wśród Paxów. Proszę zebrać dla mnie wszystkie te zapiski. Być może dowiemy się z nich czegoś więcej. Kurde, ten... Chciałem powiedzieć brzydkie słowo, którego nie wolno mówić. Zahady to tylko by zbiera i przynieś. Czemu on sam nie pójdzie, tylko siedzi na dubsku, nie? Właśnie to jest ta moja nowa broń, moi drodzy. O, jak ona pięknie płonie, Anger. Oczyśćmy teren. Jest pięknie. Szansa. Dobra, ja strzelam, Anger. Patrz. Anger robi fikołki. Ciekawe, jest. Ej, dlaczego? Przepraszam, musiałem zrobić tak, bo mi kursor myszki. Ja będę ci tylko spowalniał. Czekaj, się tu schowam za kamyczek. A ty ich bij. A ja będę ich ciepał kamyczkami. Na razie to nikogo nie trafiłem. No dobrze, tak miał być. Uwaga, będę wykazał kamyczkiem. Ała! Ej, tam jest na daleko, zdejmij go. Jestem na bliskie. Nie wiem, jak to zrobisz, ale zrób to. Chowam się. Oj, ten jak mnie tutaj znienacka wziął. Snajper. Snajper mnie namierza. Dostałem. Mocno. Ej, kurczę, oni... Nie, ja padnę. Dobra, trochę odrzyszkałem trochę zdrowia. Za kosami jak we wojsku. Oła, ale dostałem. Dobra, padłem. Oczywiście jak zawsze. Power Ray. Bo tam jest jeszcze jeden gościu, kurde. No gdzie do mnie? Ej, no i namierzył mnie, no. Nie, no dobra, trzeba tam do nich podejść. Potrzebuję zostać być podniesionym. Oni mają trochę na tym.
O-o! Ej, gościu ma jeszcze połowę życia. Mam ci z nim pomóc? No nie no, zaraz go dobiję. Może do końca odcinka. Rzucę mu świetlika na 3000 lat później. Ała! Nieprzyjemny. Jeszcze... A powiedz mi, Anger, co ty robisz tak właściwie? No patrzę, jak go bijesz. Dlaczego ty mi nie pomógł? O, jest! Ty, uciekł! Jest mój! O! Is! Jeszcze? Nie, żebym tylko nie padł. No teraz. Brawo! Brawo dla tej pani z wąsem. A, ja muszę mu go... Kile mnie. Kiedy pierwsza wielka burza usmażyła większość technologii, Monroy najwyraźniej wpadł w furię. Zażądał wyjaśnień, skąd Paxowie mają dostęp do swoich mocy. Oni nie zrozumieli pytania. Podali mu wszystko na tacy i poprowadzili Monroya przez dżunglę do swego świętego miasta. Zapewne chodzi o to miasto, które odkryliśmy. Wiele miast odkryliśmy. Dobra, możemy iść dalej. Nic tu więcej nie było? Ja chcę dużo damage'a. Ej, dobra, teraz wszystko zbieram. Chodźmy. Ale to jest to, ja już ostatnio mówiłem, że mi się po prostu jak broń podoba, to nie będę jej zmieniał, żeby mieć fajny, lepszy damage. Mi się nie chce kombinować, zmiana, przemiana, siedzieć 3 dni nad tym. Takamyk! Prawdopodobnie też używam źle swoich perek. I think so. O kurde. Umarł? Siemko. No umrzyj. Ja mam za mało pocisków. I to mówisz? O kurde, leci mi tu! A! Gdzie? O kurde, ale pierą hobbem. Dobra, niech mi się trochę życia odnowi i lecę. I'm coming! O kurde, jaki cwaniaczek mnie przez drewienko przestrzelił. Ja się podniosłem już. Popcorniarz. Ja cię zabijam! O kurde, może dobra, nie, jednak. Ale ogień! Dobra, rozsypał się jak domki. Jak klocki z Lego. Wjeżdżamy tutaj. O kurde! Żeby mnie tutaj zaś nie zaszedł któryś. Oddawaj życie swe, bo ja zabiorę sobie je. Padłem. Muszę ich zabić jakby co. No dobra. No to zabiję ich. Anger to zaraz załatwi spokojnie, moi drodzy. On jest opanowany i przede wszystkim ma śmiertelne pociski. Także powinien tu być za lada moment. O, już go widzimy na ekranie. Powstań! Powstałem! Kurde, gram jak jakaś... Wajza. Ja nie umiem. Też chcę, żeby moja postać tak biła.
Może jak dostanę też generalnie te perki na trzecim levelu, to też będzie trochę lepiej. To też. Ja używam tylko jednego w sumie. Tak? Na trzecim poziomie, no. Dobra, zbierajmy notatki dla Zahadiego. Paksowie zabrali go do wielkiej świątyni i próbowali pokazać, jak obcują z anomalią. Ale Monroy myślał, że to podstęp, żeby go zamordować. Nakazał egzekucję wszystkich przywódców Paksów i zamknął świątynię do czasu, kiedy sam nauczy się kontrolować jej moc. O kurde, dobry gagatek. Monroy, on nie rozumiał nic, co Paksowie robili. Rozumiał czy nie rozumiał? Wejdźmy tam zatem. Także, moi drodzy, dobijemy do końca tej serii i 25, ja już to mówiłem, pojawi się nowa gra. Wbijmy zatem ta dzida. Tutaj jest całe mnóstwo klatek, są pełne kości, wyglądają jak szkielety Paksów. Ups. Właśnie rozkminia mnie też, czy nie pójść sobie z jedną bronią, czy nie zrobić sobie jednego shotguna. Jak uważasz? Co? Jak uważasz, ale jak robisz błony na daleki zasięg, to ci guzi odatą. A, dobra, no tak. No i właśnie to jest ta moja niewiedza, że te perki, one się potem mnożą, jak ja zrobię połowicznie. To będziesz połowiczny. To będę połowiczny. Kurde, biurka mi zaraz zabraknie. Dobra. Panko! Ten gdzie coś tam polasł? Ten już mój... Zakątki! O! Nie, gdzie mnie z tymi pazurami? Okej. Okay. A jest duży gość. O! Idę poszukać skrzynki. Gdzie? Ty teraz mnie tam łapie, żadnej skrzynki nie szukaj. O, gościu, ewidentnie ma na mnie chrapkę, ale ja mu na to nie pozwolę. Aż spowolniłem ciebie. O, dzięki. Proszę. 3000 lat później. Ej, ała. Kurde. Zostaw mnie! Dlaczego on w ogóle... Aha, to przez to, że ty go tak zamuliłeś, czy...? Ale dostałem na mordę. O! 30 poziom, GG. 30... Oh yeah! Sieki! Dobra. Wbity 30 poziom, to jest max, nie? Tak. Alright. A tam, tu możemy iść? Nie możemy tu iść. Idziemy tam, dobra. Kurde, jakieś kamyki ze mnie tu wypadają. A jaką ty masz drugą broń? Ty masz dwie bronie te same, czy jak? Ja mam jedną. A drugą mam na daleki zasięg, jakby trzeba było ptaka zabijać, nie? Snajperę czy coś, czy co? Nie, szturmowy normalnie. Po egzekucji przywódców posępny szpik. Ludzie Monroya zaczęli przeprowadzać się do miasta. A więc to była ich kolonia. Siłą odbierali domy Paksów, zmuszając ich do pracy. Kazali sobie służyć.
Innymi słowy, zrobili z nich niewolników. Uważali, że utrata całej technologii to wina Paksów. Nieważne, w co wierzyli. To nie jest powód, żeby zniewalać inną rasę. Dostałeś coś z utraconych przedmiotów, czy nie? Nic mi nie wyskoczyło, a ja nic nie utraciłem. A w ekwipunku nie masz nic na wyższy poziom? A to nie sprawdzałem. No właśnie, oddawali. A ja tu klasę mogę, człowiekę, dodać. Dobra, tyle. Już sprawdzam. Sprawdźmy to razem zatem. Bo jak je oddali, to na najwyższym poziomie z możliwych, nie? Nie dostałem nic. Tu dostałem coś. Dostałem skrzydło burzy. Ty, dostałem coś. Skrzydło burzy, karabin szturmowy? Mhm. Albo może nie? Nie wiem, ja nie mam nawet skrzydła burzy. Ja mam posebny szpik. No to ja też mam. I opętanie wudu. Dobra, nieważne, nie będziemy się nad tym skupiać. Lecimy dalej. Otwieramy te wrota. Ja was nie będę zamęczał takimi rzeczami jak robienie ekwipunku, bo to każdy robi czy tak, czy siak na swoje własne upodobanie, a mój ekwipunek, no tak bym powiedział, taka bieda edition razy 3. A nie chcemy iść, idziemy tylko to, tak? Go do przodu. Bo a co tam jest? No, tutaj jest? Nie wiem co. Bo nie mogę tego zrobić. Dobra, to idziemy dalej, nie? Czy wchodzimy tam? To jak chcesz. Dobra, nie wchodzimy. Się... Dobra, ale... setki martwych Paksów. Po egzekucji to jakaś poboczna misja jest, nie? Na stos. No. To miasto to zbiorowy grób. Ludzie Monroya, to ich sprawka. Chyba stało się jasne, kogo naprawdę bali się Paksowie i przed kim chcieli się chronić, kiedy zamienili się w dzikich. W dziki? Ej, a w ogóle jaki ten dźwięk tam, słyszysz to? Ciała, to... To są ciała. Wronowie! Baw się dobrze. No kurde, no jasne, że tak. Ała, coś mnie wciągało. Jakieś dziursko mnie wciągało. Leave me alone. O, skubany. Dobra, idziemy dalej. Prochu tu już jest. Ostatnia. Serio? Ty, tu gościu mi pod pleców. Spoko. Gin. Trochę mi Anger pomógł, ale... No dobra, zabił wszystko. Dobrze sobie radziłeś. Poza tym, że raz zginąłem. Dobra. Kolejna notatka dla Zachadiego. Wygląda na to, że rozpętała się wyjątkowo potężna burza. Zginęły setki ludzi i Paksów. Niektóre obeliski uległy uszkodzeniu, więc... Pikołek. Cokolwiek Paksowie robili, by kontrolować burzę, przestało działać. Kiedy Paksowie zaczęli uciekać z miasta, Monroy zaczął obawiać się powstania i utraty kontroli. Jego nowym generałem został Mikołaj Galiatkin, który nadzorował produkcję broni. Zapewne była to ta sama broń, której dzicy użyli później przeciwko nim. Hej, ciekawe. Don't shoot to me!
przesuń wóz. Monroy. To miejsce jest pełne flag, na których... To musi być jego twarz. Ogłosił się królem Paksów. Król? Tyranem. A tak poza tym to wszystko okej? Dobra. Dobra, oczyść ten dziedziniec. Kurde, ten tu jakiś... Ule, ja nie wiem, co to jest. Szamański wódz. Oho, to jest on. To jest on? To jest ten szamański wódz. To rozwal go. O kurde, ale dostałem na ryj. Nie. Na daleko go! Dobra. Biję mu po 1000 daleko. On? Dobrze? Szalę się! Kurde, on tu jakieś dziwne coś nakłada, ała. Typu nie zabieram. O, oczywiście padłem już. Standard. Pytałem z jakimi tutaj fleszami. Dobra, chodź go dojechać, Angeb, nie ma czasu tutaj. Idę ten. Wal szamana, ja tego małego. Nie chcesz się z nim pomęczyć? No, biję go. Ty, on odleciał. Tak, odleciał, gościu. No zostaw mnie. Ty mogę go spowalniać. Przecież ja mu nic nie zabrałem. O kurde, uciekam stąd. O! Dobra. Wezmę mu. Zostawię ci kostkę. Nie no, nie krępuj się. Ej, tam jakiś drugi idzie koleś. No pomocnik jego, wiesz? Pomoc kuchenna! Nie, ich zabić. O nie! Zamroził no. Mnie, nie zbij. Uciekam stąd. Ja nie wiem, co on chce ode mnie. Leave me alone, gościu! Nie mam ani granatów. Przecież w tej grze nie ma granatów. O kurde, on zaś jakieś pole dziwne robi. To było sobie techno wziąć. No, w sumie techno. O, już mu dużo nie zostało. Ja pewnie ugram wszystkie postacie. Muszę urlop wziąć. Muszę urlop. Tu już nie ma nikogo. Aha! Ale zrobiłem unik. Dobra, pomogę. Reszta dla ciebie. O ile przeżyję. Nie umieraj! Wycupaj się. Gin! A daj! O! Aha, jak go uniknąłem. Oddawaj życie. O, już mu dużo nie zostało. Jeszcze jakieś 15 minut. O, to jest duży boss. O, ten co to? Ale się. Kurde, ten jakąś tarczę tu zakłada. Schowałem się za murkiem. To teraz to jest to? No już, poddaj się. O. Nie, aż se bańkę rozwalę. Zrobiłem to easy. No i shit. Ze mnie jakieś kamienie wypadają ciągle. To miejsce, to był tak niewolników. Dziedziniec czysty. Za jakiś czas wywołujesz sejsmiczny impuls, który zdaje obrażenia wrogom.
Właśnie, a potem nie będzie jak jeździć tutaj z pojazdami, bo będą dziury wszędzie. Tak. Monroy wysłał ludzi, żeby dopadli uciekających paksów. Właśnie wtedy wybuchło powstanie, którego się tak obawiał. To twoja tutaj ręka. Ale nie zaczęli go paksowie. Bo są cztery palce. Przynajmniej niedosłownie. Kurde, jaka rozkmina, nie wiadomo do końca o co. Ciągle cztery palce. Nie wycofał. Skurczywych zaszył się na pustyni i starał się wytropić powstańców, odnaleźć ich kryjówkę. Właśnie wtedy natrafił na kanion i wielki obelisk. Tam w końcu zrozumiał, kim są dzicy. Jednak w tym samym czasie otrzymał wiadomość, że jego miasto zostało zaatakowane. Nie chcę tej mocy, bo mi z dupy kamienie lecą. I? Złotko? Nie złotko. W górę. Wejdź do pałacu Monroya i rozejrzyj się. Dobra, rozejrzeliśmy się, wychodzimy stąd. Jak bardzo mamy się tutaj rozejrzeć? Nie wiem, co tu będzie. Ale to nie dość spoiler. Maruin magazynki lepiej. Hajpu! Życzę powodzenia. Oho. Ale to nie ma życzę powodzenia, masz 30 level, masz mocną broń, to pomóż bratu, a nie lecisz w... Jakie pokemony tutaj, Pokemon Go. A co tutaj ostatnio widziałem, że zrobili z Wiedźmina aplikację? Słyszałeś o tym? Nie. Albo wy? Że aplikacja, że możesz chodzić tak jak w Pokemon Go, nie? Co było? I se chodzisz i po ulicy i zbierasz kurwa i walczysz z potworami. Pałac jest czysty. No, także have fun. Razem przyjść i zobaczyć na własne oczy. Skrzynko! Gdzie? Dobra, idę po nią też. A jak ty ją otwierasz, to ja też dostaję to, czy ja muszę przyjść o to zebrać? Nie, dostaniesz. Oho, niebieskie rzeczy. To jest to, co nice. Zastanawiające te bańki są. Z pewnością nie są to chmury. Jest to pewnie część tej anomalii, która tutaj pochłonęła tą planetę. O, dobra. Kutsenka. Ten Monroy był wariatem. Ej, tam jest statek! Czy to... Ty co, ziewasz? Karavela? Niemożliwe. Nie opuściła Ziemi. Jej silniki wybuchły. Zginęły dziesiątki tysięcy. To na co teraz patrzę? Na źródło pieprzonego sygnału. Sygnału Monroya. Poza burzą nic nie ma. Musi dochodzić stamtąd. Przed anomalią chroni go to samo, co nadajnik w tej cholernej teczce. Nic kurwa nie rozumiem. Ja też nie. To nie ma sensu. Wszyscy widzieli, jak Karavela wybucha podczas budowy. Nawet jeśli ludzie na Ziemi odbudowali statek, musieli ruszyć po nas. Czyli co, okaże się, że jednak... przed nimi. No i? Na pewno wiemy jedno. To, że Monroy zniewolił lud Augusta. Wyrżnął ich, przemienili się. Dobrowolnie przemienili się w dzikusów. Żeby móc walczyć. Przeciwko komu? Mam dość. Wszystkiego. Skocz na dół. Cokolwiek was czeka na statku, ja się wypisuję. Tiago, nie możesz nas zostawić. Przecież nie jesteś dezerterem. To, co zrobili ludziom Augusta. Co nasi zrobili Augustowi, nie widzicie? No, co im zrobili, to się nie odstanie, więc nie powinieneś spieprzać, tylko właśnie pomóc nam. Dziękuję, że mogłem być tu z wami. Jaka z niego, kurde, łechta... Nie będę... Co za fajfus. Położymy temu kres. Jak było w filmie, R na Ziemce kwadrat, nie? Wejść. Fajfus, jak można nazwisko? Fajfus. To tutaj. Ten statek, ten sygnał, ten ogród. Także, moi drodzy, to będzie na tyle w tym odcinku. Dosłownie tak, Angerze, dosłownie tak. W tym momencie, nie wiem jak to się stało, bo nie widzisz licznika czasu, ale to jest najlepszy moment do zatrzymania się, aby troszeczkę was
potrzymać w niepewności, co wydarzy się dalej. A ja to przeżyję wcześniej niż wy. Ale mam nadzieję, że wam się materiał spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę. Pojawiają się łapeczki, w ogóle poszły mi statystyki kosmicznie w górę. Serdecznie wszystkim bardzo dziękuję. Nawet się zrymowało. A ja teraz uciekam, bo Anger też idzie. Żegnajcie, cześć. Cześć.